Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmiku. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy materiał będzie poświęcony rozkładowi liczby na czynniki pierwsze. Co to znaczy? To znaczy, że chcielibyśmy napisać taki program, skonstruować taki algorytm, który pozwoli nam w miarę sprawnie rozpisać naszą liczbę jako iloczyn tylko i wyłącznie liczb pierwszych. Czyli na przykład dla 220 to by było 2 razy 2 razy 5 i razy 11, tak? Czyli chcemy rozpisać naszą liczbę 220 na iloczyn samych liczb pierwszych. No i trzeba się zastanowić, jak byśmy to mieli zrobić. Gdybyśmy mieli najpierw 220, najpierw znaleźć tą największą liczbę pierwszą, która się tutaj mieści, czyli tą 11, to by było dosyć niewygodne, prawda? Bo no skąd wiedzieć, jak te liczby pierwsze, od jakiej liczby pierwszej trzeba zacząć, żeby, która rzeczywiście jeszcze tutaj może mieć znaczenie. Przecież liczb pierwszych mniejszych niż 220 jest dużo, tak? Więc przez którą trzeba podzielić najpierw? Takie coś nie ma sensu, byłoby mało wydajne. Więc jedynym sposobem, który nam tutaj może umożliwić takie sprawne uzyskanie tego efektu, to jest zacząć od najmniejszej liczby pierwszej, tak? Czyli możemy przecież w jednym ifie, w jednym warunku sprawdzić, czy 2 będzie w tym iloczynie, czy nie. Jak to sprawdzimy? Oczywiście sprawdzimy to, dzieląc 220 na 2. Jeśli uzyskamy resztę z dzielenia równą 0, to znaczy, że rzeczywiście 2 na pewno będzie na tej liście czynników pierwszych, prawda? No to dzielimy 220 na 2, uzyskujemy 110, tak? Zapisujemy sobie to 2. Nasza liczba zmieniła się teraz na 110, to będzie tak w tle, że tak powiem. Następnie sprawdzamy, czy 110 też się dzieli na 2. Zobaczcie, już z 220 zrobiło nam się 110, to już jakby połowę liczb tych pierwszych, które byśmy mogli brać pod uwagę, większych niż 110, już nie będziemy brali, tak? Te większe nie mają sensu. No teraz dla 110 powtórzymy to samo. Ona się również dzieli przez 2, w związku z tym piszemy, że będzie kolejny czynnik 2. Nasze 110 dzielimy na 2. No teraz patrzymy, czy dalej jeszcze dzieli się na 2. 55, jak wiadomo, nie dzieli się na 2, to jest liczba nieparzysta, prawda? To co robimy? Sprawdzamy, czy dzieli się na 3. Czy 55 dzieli się na 3? Zapewne nie, prawda? Oczywiście programowi szybciej wyjdzie prawidłowy wynik reszty z dzielenia 55 przez 3 nie jest równa 0, więc nie możemy tu wpisać czynnika 3. Teraz możemy spróbować podzielić na 4. Co prawda to nie ma sensu, bo podzieliliśmy wcześniej naszą liczbę przez 2, przez 2, przez 2 tyle razy, co się udało podzielić przez 2, więc ona już nie jest parzystą liczbą, prawda? Nie może się dzielić przez 4, bo gdyby była parzystą liczbą, to byśmy kolejne podzielenie przez 2 z nią wykonali, prawda? A my już stwierdziliśmy, ok, przez 2 dalej się nie da, więc przez 4 nie ma trochę sensu dzielić. Ale nawet jeśli byśmy podzielili teraz przez 4, to zmarnujemy na to tylko jednego ifa, który stwierdzi, ok, nasza liczba nie dzieli się przez 4, prawda? Dalej dzielimy przez 5 i nasza liczba o dzieli się przez 5, no to dzielimy ją przez 5, i teraz mamy 11. Co dalej robimy? Dzielimy ją dalej przez 5, a dalej się nie dzieli przez 5. Dzielimy ją przez 6. No, zastanowimy się jeszcze, czy nie zrezygnować z dzielenia przez parzyste. Parzyste nie są już potencjalnymi czynnikami pierwszymi. Dzielimy ją przez 7. Nie dzieli się. Przez 9. Nie dzieli się. Przez 11. Dzieli się. Zapisujemy 11 na liście czynników pierwszych. Zamieniamy ją na iloraz 11 przez 11 jest 1 i kończymy nasz algorytm. W momencie, kiedy nasza liczba zamieni się w jedynkę, to należy zakończyć obliczenia. Tak? Taki jest sposób. Spróbujmy jeszcze raz przećwiczyć na przykład dla liczby 100. Czy ona dzieli się przez 2? Tak, prawda? Dzieli się przez 2, więc zapisujemy dwójeczkę. Zrobimy sobie więcej miejsca. Dzielimy ją na te 2. Czy 50 też się dzieli na 2? Jak najbardziej. 50 na 2 dzielimy. Uzyskujemy 25. 25 czy się dzieli na 2? Już nie. A na 3? Też nie. Na 4? Na 5? O, na 5 się dzieli.
dzielimy 25 przez 5. Czy 5 też się dzieli na 5? Tak, też się dzieli na 5. Dzielimy 5 na 5. Zyskując 1, zakończymy nasz algorytm. To może teraz przejdźmy do programu. Przygotowałam już tutaj szablon programu w C++. Mamy zadeklarowaną liczbę, którą będziemy rozkładać na czynniki pierwsze. Mamy ją pobraną od użytkownika, no i działamy. Zgodnie z algorytmem, o którym mówiliśmy przed chwilą, będzie potrzebna nam iteracja, czyli powtarzanie, dopóki nasza liczba n jest różna, jest większa od 1. I tak ona jest liczbą naturalną, więc czy zapiszemy tu, czy jest różna od 1, czy jest większa od 1, to ten sam efekt uzyskamy. I teraz potrzebujemy taką liczbę pierwszą, przez którą będziemy próbowali dzielić, prawda? I ona na początku będzie równa 2. Więc wstawiamy do tej liczby dwójeczkę i sprawdzamy, jeśli n modulo p jest równe 0, czyli sprawdzamy podzielność n przez p. Jeśli jest podzielna, to n podziel przez p, prawda? 100 dzieliliśmy na 2, żeby zamieniło się w 50. Wypisz nasze p i na razie jeszcze nie zwiększaj p, prawda? Być może kolejne dzielenie przez 2 na przykład wchodzi w grę. Kolejne dzielenie przez 5 może wchodzić w grę, prawda? Więc nie zwiększamy naszego p, czyli będziemy tu za chwilę następnym razem, o ile n nie zamieniło się w jedynkę, będziemy znowu sprawdzać, czy n dzieli się przez to samo p i jeśli się podzieli, to wypiszemy i to będzie powtarzane tak długo, jak trzeba, a dopiero kiedy przestanie się dzielić, czyli w else, zrobimy p podstaw p plus 1. Wykonamy zwiększenie p o 1. I to oczywiście będziemy też uwzględniać jako potencjalne czynniki pierwsze liczby parzyste, co jest niefajne, ale nasz program nie będzie przez to bardzo, bardzo wolniejszy. Zobaczmy, jak to działa. Uruchomimy i sprawdzimy, jak to działa. No, przykładowo dla liczby 100. 2, 2, 5 i 5. Elegancko, prawda? Dla liczby 220. 2, 2, 5 i 11. To, co chcieliśmy zobaczyć. Zastanówmy się jeszcze przez chwilę, jeśli nie chcecie, możecie już wyłączyć filmik, jeśli to wszystko było dla Was jasne, zaakceptować przygotowaniu do matury ten algorytm jest jak najbardziej wystarczający. Jeszcze pod warunkiem, że będziecie mieli świadomość, że tu trochę niepotrzebnie dzielimy przez te parzyste czynniki pierwsze inne niż dwójkę, bo nie ma innych liczb pierwszych parzystych niż dwójka, prawda? Natomiast jeśli jesteście jeszcze zainteresowani i na tyle wytrwali, pozostańcie tu ze mną. Jeszcze sobie spróbujemy rozważyć jakąś modyfikację tego programu taką, która pozwoli nam tych parzystych uniknąć. Więc jak my sobie możemy tu poradzić z tym? Ja bym sobie zrobiła pierwszego ifa, dopóki n jest większe od 1 oraz n modulo 2, znaczy po prostu p, bo p jest i tak w tym momencie dwójką, jest równe 0, czyli dopóki liczba n nie zamieni się w 1 i dopóki liczba n jest podzielna przez 2, to tutaj już nie robimy sobie ifa, tylko wypiszemy po prostu tą dwójkę, tą p, tyle dwójek, ile trzeba i zakończymy tego while'a. A dalej, o ile liczba jeszcze nie zamieniła się w jedynkę, możemy teraz, o, tutaj możemy przed tym while'em zrobić p podstaw 3, czy p podstaw p plus 1, tak? Z dwójeczki zrobiliśmy trójkę. I teraz robimy to, co przedtem było naszym głównym działaniem, czyli dopóki liczba n nie zamieni się w 1, sprawdź, czy n dzieli się przez to 3, jak tak, to podziel, wypisz tą trójkę, a w else zwiększ p o 2. Czyli z trójki będziemy przechodzić na piątkę, na siódemkę, na dziewiątkę, na jedenastkę. Oczywiście będzie wiele liczb złożonych, z których również będziemy dzielić niepotrzebnie,
No ale najprostszy z tych sposobów, które mamy do dyspozycji, najprostsza, jeśli nie mamy najpierw zbioru, wcześniej przygotowanego zbioru liczb pierwszych, przez które możemy dzielić, to musimy poprzestać, zadowolić się takim rozwiązaniem. Może jeszcze to sobie uruchomimy, zobaczymy, czy nadal działa. 120. O, nie działa. Dobrze, dobrze. Zaraz, co my tutaj zrobiliśmy? No, oczywiście, zrobiliśmy coś niebywałego. Nie podzieliliśmy n przez 102, prawda? Czyli przy liczbach parzystych ciągle dzieliło przez 2, ale nie zmieniało wartości n. Tak się właśnie testuje programy. Testowanie jest również w podstawie programowej, więc uczeń, który przystępuje do matury, powinien umieć testować programy. Teraz sprawdzimy. 120. No, a nie zapisałam. Nie zapisałam mojego pliku. Teraz zapisałam. Uruchomimy. Uruchomimy. I co tam? 120. Proszę bardzo. 2 razy 2, 4. Razy 2, 8. Razy 3, 24. Razy 5, 120. Może uruchomimy to jeszcze dla jakichś liczb, które już wcześniej widzieliście. 220, 2, 2, 5 i 11. Tak. To wszystko z mojej strony. A może jeszcze przyszło mi na myśl, skoro takiego tutaj baga, taki błąd znalazłam w moim programie podczas uruchomienia i od razu domyśliłam się, o co chodzi, ale przecież jest taka opcja, że maturzysta, który zdaje egzamin, jest zdenerwowany, nie od razu się domyśli, o co chodzi. Po pierwsze, nie widział w swoim życiu tyle takiej ilości błędów, co widuje nauczyciel, prawda? I te błędy są na ogół w tych samych momentach takiego danego programu, danego problemu. Maturzysta mniej doświadczony w tych kwestiach nie będzie widział od razu, dlaczego ten program się zawiesił, dlaczego wypisuje ciągle dwójkę. No i co powinien zrobić? Przede wszystkim zerknąć, jeśli to jest taki krótki program, zerknąć tak, jakby byłby jego wykonawcą, jakby był tym komputerem, który musi to wykonać i zobaczyć, co się będzie działo z tym 120, tak? Tu się wypisze 2 i co potem się będzie działo? Być może wpadnie od razu na to. A jeśli nie wpadnie od razu na to, to co powinien zrobić? Powinien zacząć wypisywać coś na ekranie, kontrolnie, tak? Czyli na przykład wypisać sobie n. Jakie teraz jest n? Jakie teraz jest p? No p się samo wypisywało, ale to, co możemy sobie skontrolować, jak wygląda, spróbujmy sobie wypisać. Bez jakiegoś dodatkowego debugera możemy sobie po prostu też program zdebugować w ten sposób. To wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za udział w moim kolejnym filmiku. Zapraszam na następne. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.